To witam serdecznie Państwa na spotkaniu z autorem, o którym będzie trochę więcej mowa za chwilę. Powiem tak po cichu, póki on nie słyszy, że jest to książka wybitna i warto skupić uwagę na niej. Ale mam prośbę od organizatorów, żeby przeczytać kilka komunikatów. Pierwszy, że to jest 11. edycja poświęcona literaturze i kulturze irlandzkiej. Mówimy o literackim Sopocie. Tłumaczki i pan tłumacz na język migowy Elżbieta Żurawska i Paweł Żurawski. Witamy i bardzo dziękujemy za tę pracę. Nagranie ze spotkania będzie dostępne od 29 sierpnia na YouTubie na kanale Gojki 3, a publikacje w mediach społecznościowych hashtag literacki Sopot 2022. To tyle obowiązku organizacyjnego. Proszę Państwa, witam autora książki, pana Marcina Stasiaka. Bardzo witamy. Dzień dobry. Zacznę od tytułu, ale potem jeszcze będzie kilka słów wstępnych. Polio w Polsce 1945-1989. Studium historii niepełnosprawności. Proszę Państwa, to jest laureat nagrody, tegoroczny laureat Nagrody Historycznej Polityki za rok 2021. To jest nagroda, która żyje już od 1958 roku. Ma najdłuższą tradycję, najdłuższy życiorys wszystkich nagród historycznych w Polsce kiedykolwiek. O założycielu i kreatorze tej nagrody za chwilę. Tylko powiedzieć, że kapituła pracuje w składzie 5+1. Wymienię profesorów, koleżeństwo, które w tej kapitule bierze udział w tym roku. Pani Barbara Klich-Kluczewska, pani profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym roku po raz pierwszy występuje w kapitule, zastąpiła zmarłego rok temu naszego przyjaciela, profesora Włodzimierza Borodzieja. Poza tym pani Bożena Szajnok, pani profesor w Uniwersytecie we Wrocławiu, pan Dariusz Stola, były dyrektor Muzeum POLIN, pan Marcin Zaręba, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wiesław Władyka, polityka i Uniwersytet Warszawski. Ale najważniejszą osobą tej kapituły jest oczywiście Marian Turski, który tę nagrodę wymyślił i prowadzi bez przerwy od 64 lat. Wymyślił ją jako 32-letni redaktor polityki i proszę Państwa, baczność, uwaga, on do dzisiaj jest urzędującym redaktorem działu historycznego polityki. Przez tyle lat. To jest absolutny rekord Guinnessa w skali światowej. 26 czerwca tego roku Marian Turski skończył 96 lat. Proszę mi uwierzyć, on jest cały czas aktywny i bardzo wymagający redaktor. Dodam, że dzień 26 czerwca został ogłoszony przez państwo Izrael jako dniem obchodów ocalałych z Holokaustu. Jest to w tej chwili święto ogólnoświatowe na cześć Mariana Turskiego, jednego z ocalałych, jednego z ostatnich, który jeszcze żyje. To jest jednocześnie szef Rady Programowej Muzeum POLIN, który to muzeum wymyślił i wybudował po dużej części ze swoimi pracą i zasługami. I jest też przewodniczącym Międzynarodowej Oświęcimskiej Rady. Więzień, najpierw getta, potem Auschwitz, potem dwa marsze śmierci. Przeżył to. I cały czas patronuje tej nagrodzie i ją kieruje. Wymyślił cały sposób procedowania w tej nagrodzie. Powiem, że
jedną z zasad, którą przyjął, którą myśmy wszczepili w nas, jako kapitulanci od kapituły, że nie głosuje się i się nie siłuje na rękę. Dyskutujemy do krwi ostatniej. Jeśli nie ma konsensu, dalej dyskutujemy. Bywały takie przypadki, dwa razy był taki przypadek, w którym ja uczestniczyłem, że jeżeli dwaj jurorzy bardzo się sprzeczają i upierają się, że to ich kandydat powinien zostać głównym laureatem, to wówczas jest taka zasada wymyślona przez Mariana, że wtedy prosimy któregoś z innych członków jury i on decyduje, której z tych dwóch książek przyznać laury. Przy czym jest założenie, że on to rozsądza wedle swojego sumienia i swojego namysłu, ale już potem o tym się nie dyskutuje. Uznaje się ten wyrok jako ostateczny. Muszę powiedzieć, że w tym przypadku też tak było. Pan miał konkurentów bardzo świetnych. Wymienię chociażby książkę pani Anny Wlegały, prawda, świetna. Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce 1946. Świetna książka. Jednak padło na pana. Padło na pana, bardzo się cieszę, ponieważ to jest książka, ona ma swój taki zapis, wydawałoby się, przepraszam, urzędniczy, no taki dość może nieporywający tak na pierwszy ok, jak tytuł Był dwór, nie ma dworu. Ale jest to książka niezwykle nowatorska, otwierająca wielkie pola badawcze i formułująca pytania, do których historycy dorastali nie tak szybko, powoli. Pan jest w jakimś sensie wyprzedzającym badania, które mam nadzieję, bo tak na świecie się dzieje, bardzo się w Polsce rozwiną. To jest też opowieść o tym, jak się dochodzi do tematu. Jakie to jest często trudne. Wiecie, mówi się często między historykami, że historyka nie kompromituje brak odpowiedzi na pytanie, kompromituje go brak umiejętności postawienia pytania. Bo on często nie jest w stanie odpowiedzieć. Brakuje mu źródeł, przesłanek, ale kompromituje go, że nie widzi, że nie ma wrażliwości. Otóż ta książka jest pewnym zapisem nowej wrażliwości badawczej. Dodam jeszcze, już nie będę przynudzał, że jako taki ktoś, kto obserwuje historię historiografii, czyli rozwijanie się sztuki opowiadania o przeszłości, historiografii. I to ma swoją historię, ta sztuka, prawda? No to tak powiem, że chodzą tematy, odkrywają się nowe właśnie wrażliwości, że najpierw jest zaciekawienie polityką, gospodarką, społeczeństwem, takie, prawda, oczywiste, encyklopedyczne zadania. A potem się pojawiają nowe tematy. W ostatnich latach to są dwory ziemiańskie, życiorysy zbiorowe, ziemian, ale też indywidualne. Za chwilę pojawiła się historia ludowa, prawda? Adam Leszczyński napisał taką bulwersującą książkę i upomniał się o historię ludu. Że dość już tego ziemiaństwa i szlachty. Dobrze, dobrze, ale może zajmijmy się ludem. To jest taki nowy trend, czy ja bym powiedział, taka silna moda badawcza. Ale też kobiety oczywiście, też tematyka żydowska niezwykle eksploatowana, jak i też ludzie wykluczeni, nieszczęśliwi gdzieś na marginesie. Na przykład w ciągu ostatnich kilku lat powstało ileś publikacji na temat służących. Służących w XIX wieku czy w okresie międzywojennym. Masa społeczna dziewczyn ze wsi, które lądują za pracą i za przeżyciem w mieście i często lądują potem na ulicy i jest to jakiś zapis tragedii i dramatów. To są te nowe wrażliwości. Teraz do pana wracam. Mam pierwsze pytanie porządkowe. Wiadomo, że polio to był jakiś okres, prawda? Od początku epidemii do ostatniego chyba przypadku w 80-tych latach. Dlaczego jest data 1945-1989? Niby historia PRL-u, rozumiemy. Tak, to jest jeden z tych problemów
dochodzenia do tematu, czy właściwie ten duży problem dochodzenia do tematu i potem jego formułowania. To jest ściśle związane z pytaniami, które tam się zadaje i tak dalej. I to jest też pokłosie przywiązania na pewno do historii politycznej, którą każdy historyk ma. Wyzwolenie się z tego jest trudne, ale też nie zawsze konieczne, bo te cezury wyznaczają też pewne ramy funkcjonowania tych ludzi, o których tam piszę. Tam się w tej książce, to co chciałem zrobić, to jest przeplatanie się tych dwóch planów i mogę powiedzieć, że to na poziomie konstruowania tekstu czy pisania było, czy bywało trudne. Zdecydowanie łatwiej jest pójść jedną z tych ścieżek. Nie wiem, czy do końca mi się to udało. Mam nadzieję, że przynajmniej częściowo. I mam takie przekonanie, że ten system polityczny i społeczny w dużej mierze się na życiu tych ludzi czy znajdował tam w tym życiu odzwierciedlenia, przynajmniej narzucał pewne ramy. I co więcej, te realia miały decydujący też wpływ na ich późniejsze życie już po tym 89 roku. Zatem to jest tyleż realne, co symboliczne. I to by oznaczała ta datacja, czy te cezury, ta chronologia. Tak bym to rozpatrywał jako pewne, bo przecież jest też tak, że wielu z tych ludzi, z którymi rozmawiałem, z tych moich rozmówców, czy tych ludzi, których opisuję, przecież nadal żyje, funkcjonuje, nie wszyscy, ale znaczna z nich, część z nich tak. Natomiast ten, czy pewnie jeszcze będę mówił, ale ten etap, kiedy nabywali sprawność, kiedy wchodzili w dorosłe życie, kiedy się uczyli, zakochiwali, mieli dzieci i tak dalej, on przypadł właśnie wtedy. Stąd sądzę, że to uzasadnienie, że te cezury, ta datacja ma uzasadnienie. One się absolutnie bronią, to jest prawda. Zwłaszcza, że pan dużo wysiłku wkłada w to, żeby historia życia tych ludzi, prawda? Historia choroby, potem wychodzenia z tej choroby, potem życie z tą chorobą w postaci niesprawności. To wszystko było umiejscowione w tamtym systemie i politycznym, i systemie społecznym, i w systemie zdrowia, i w systemie wrażliwości społecznej, której z początku przecież strasznie brakowało. Mówi pan o zmianie języka, jak my, Polacy, czy społeczeństwo uczyliśmy się nazywać rzeczy trafniej i że tak powiem nieboleśnie, niedolegliwie dla dotkniętych niesprawnością. I to mnie przekonuje absolutnie. Ale jeszcze zadam jeszcze jedno takie początkowe pytanie. No, skąd pan przyjechał? Skąd pan jest w ogóle? Z wielu miejsc. No, ale przyjechałem, ale z Ujotu. Z Ujotu, z Krakowa. Tak? Tak. A z jakiego seminarium, z jakiego środowiska badawczego, proszę powiedzieć? Moim pierwszym opiekunem naukowym był profesor Krzysztof Zamorski. On jest zresztą też opiekunem tej serii. Natomiast promotorką pracy, teraz już też współpracowniczką, ale na pewno bardzo ważną osobą i dla tej książki, i dla jakiejś mojej, nazwijmy to, drogi, jest profesor Marta Kurkowska-Budzan, z którą zresztą napisałem poprzednią książkę Stadion na peryferiach. Świetną zresztą, naprawdę świetną. Proszę pana, jak się dochodzi do takiego tematu? To jest droga jakaś kolejnych przybliżeń, prawda? Ja to, pan to pisze, a mi się to strasznie podoba, że to jest książka o historii ciała. W jaki sposób historyk odkrywa ciało? No, to jest interesujące pytanie. Zaczyna się pewnie przyglądać rzeczywistości tak, Nie wiem, czy sobie, ale też to jest trochę szukanie tematów, ale też przy okazji, nie wiem, nawet nie, literatura to jest jedna rzecz, ale,
ale dwa to są oczywiście źródła, przez które tam wchodzimy. Ja muszę powiedzieć szczerze, że to moje zainteresowanie tym tematem, a wcześniej jeszcze, bo to ciało się wzięło jeszcze gdzieś na etapie pracy magisterskiej, gdzie tam pisałem o ciele idealnym w propagandzie stalinowskiej, ono się pewnie trochę wzięło z takiego poczucia tego, że chciałem odpocząć od tych tematów, które uważam zresztą za ważne i nadal o tym czytam i nadal o tym gdzieś tam dyskutuję. Natomiast to była rzecz, która wydała mi się równie ważna. To znaczy, jeżeli zastanawiamy się nad tym, jak się konstruuje ideę, jeżeli zastanawiamy się nad debatą polityczną, czy dużymi tematami, to co w takim razie z takimi, które są dla nas w mojej codzienności ważne, to jak to było w przeszłości, jak to się zmieniało, tak? To jest jakaś istota tego, co robimy jako historycy, tak? Jakby tak się zastanowić, co my uporczywie i tak zupełnie czasami maniakalnie szukamy tego czasu, tak? Tej zmiany w czasie. I gdzieś pomyślałem, nie wiem jak to się do końca szczerze mówiąc rodzi, ale pewnie interesowała mnie w tym wszystkim też odmienność. To jest to, tak? Że mamy jakąś fizyczność, mamy jakąś materialność, bo ciało jest materialnością i na nim, i po pierwsze ono działa, wobec niego się działa i po trzecie ono funkcjonuje w jakimś systemie znaczeń i symboli, tak? I tutaj otwiera się ogromne pole do badań, do interpretacji, do rozumienia. To jest jakaś inna furtka niż tą, do której jakoś przywykłem. Chociaż to jest jasne, że ja tutaj też nie jestem przecież ani nikim pierwszym, ani nikim ostatnim, to tym bardziej. Zresztą na to mam nadzieję. To jest raczej wykorzystywanie, bo i w historiografii przecież takie przypadki mamy, ale akurat w historiografii polskiej najnowszej jakoś mniej, tak? Mniej. To pewnie była jedna z przyczyn, coś w rodzaju takiej badawczej przekory. Poza tym wszyscy szukamy sobie jakichś tematów, które zainteresują nas, ale też zainteresują kogoś, kto to będzie odbierał. Wie pan, bo też mieliśmy takie wrażenie jako kapituła, jak dyskutowaliśmy o pana książce, że tak, przy całym szacunku dla wszystkich konkurentów i bardzo wielu fantastycznych książek, przez które przeszliśmy, że powiało świeżym powietrzem. Wie pan, że jakaś się otworzyła taka perspektywa, której myśmy się nie spodziewali, że ona nas zaskoczy. Ta pana, to zresztą bardzo mocno teoretycznie uzasadniona historia życia, tak, że się opisuje, że w ogóle historyk śledzi historię życia, ale jak teraz się przyjrzymy jakiemuś człowiekowi konkretnemu z przeszłości, to jaką miał historię życia? I to nagle się okazuje, że to wchodzi w różne konteksty i wiele znaczeń i nie jest do końca zapisem tak zwanego życia codziennego. Bo życie codzienne było badane i opisywane na wiele sposobów, ale historia życia jest jeszcze czymś innym. I pan to bardzo mocno tak gruntuje. Ale właśnie, pan to ciało, zajął pan się chorobą. Najpierw spytam, a dlaczego nie gruźlicą albo chorobami wenerycznymi? Tak, pytanie jest zasadne, o ile poruszamy się w tym rejestrze dużych problemów społecznych PRL-u, bo faktycznie gruźlica była problemem olbrzymim, była potężnym, nie była choroba, to był problem społeczny, katastrofa w zasadzie. Te liczby, zresztą niedokładne, nikt do końca nie wie, ale te 200 tysięcy rocznie przypadków nowych, to był poważny problem. Choroby weneryczne to z kolei jest długotrwały problem, bo jak wszyscy z tego wychodzili, to w Polsce akurat w najlepsze, w latach 60., 70. Był jakiś pik taki tych zachorowań. Ale teraz, no właśnie, dochodzimy do tego, że nie tyle waga społeczna, taka
w sensie problemu makro, tylko doszedłem do wniosku, że można przez tę chorobę coś powiedzieć o epoce. To znaczy ona jest liczbowo niewielka. To tak tylko powiem, że dla tych z Państwa, którzy może nie wiedzą, że polio, powiedziałem o tej gruźlicy, której było na przełomie tam lat 40, w końcu lat 40. notowano 150-200 tysięcy przypadków nowych, potem to spadało. Natomiast polio w szczycie to jest, czy całościowo polio w tych latach 50., od 51 do 59, czyli kiedy trwała epidemia, to jest 22 tysiące przypadków, więc niewiele. Ale jest coś innego, bo ten mały wirus, taki zresztą w cudzysłowie ładny, bo taki symetryczny, on powoduje oczywiście konkretne skutki, widoczne skutki. I teraz i ma swoją znowu, będę uporczywie tego wracał, ma tę chronologię swoją. Coś wywołuje i mam wrażenie, że w sensie nie jako ilościowym, ale jako jakościowym skupienie się na nim właśnie, a potem na ludziach, którzy go noszą i ich otoczeniu i tak dalej, jeśli chodzi o te kręgi, daje szansę na zadanie pytań o znowu właśnie postrzeganie odmienności, ale też myślę, że to jest coś, co mnie w ogóle w tym wszystkim też interesuje, to znaczy jak jednostka odnajduje się w pewnym projekcie nowoczesnym, tak to nazwijmy, czy modernizacyjnym, bo tak byśmy widzieli PRL jako tam, to znowu można się odwołać do Adama Leszczyńskiego, ale on w innych rejestrach trochę. Natomiast tutaj mamy, bo to jest tak naprawdę długa historia. Tu jest 45-89, tak jak rozmawialiśmy, jest to uzasadnione. Natomiast mamy do czynienia z pewnym długim trwaniem postrzegania właśnie niepełnosprawności. Tak, i teraz co daje ta choroba? To już nie rozwlekając. Co daje tak już metodologicznie wyjście od tego? Daje szansę na wplecenie tego wszystkiego w biografię pojedynczych ludzi. To ja nie chcę, żeby to też zabrzmiało jakoś bardzo instrumentalnie. Jestem jak najdalszy. Niemniej jest to, przynajmniej tak chciałem, żeby było, jest to książka jakoś tam naukowa, powiedzmy, która operuje i jakimś instrumentarium i jest właśnie zanurzona w czasie. W związku z tym na bazie tego, bo ja w ogóle wychodziłem od niepełnosprawności, to był punkt pierwszy, tak? Tylko jest pytanie, no dobrze, no ale co to jest niepełnosprawność? Co to jest niepełnosprawność? I tu się zaczął kłopot, bo temat jest oczywiście bardzo teoretycznie. Ja nie mówię oczywiście już o życiu z niesprawnością i niepełnosprawnością, ale dla takiego człowieka, który to pisze i na pierwszym etapie musi skomponować książkę, wcześniej jeszcze doktorat, to musi to wszystko osadzić w jakimś namyśle. Musi wiedzieć doskonale, czym to jest. I ten punkt wyjścia jest taki, że jest to zespół znaczeń budowanych na fizycznej niesprawności. Tak? I znowu dwa komponenty. Pierwszy to jest ten komponent społeczny, który jest kluczowy tutaj. I drugi to jest komponent fizyczny. To jest coś, co w krytyce niepełnosprawności, znaczy w krytycznych studiach niepełnosprawności zaczęło się pojawiać właśnie gdzieś tam w latach 90. Znaczy zauważmy ciało w niepełnosprawności, bo to jest też bardzo ważne doświadczenie. Tak? I to należało jakoś spleść w całość, tak żeby z jednej strony nie popłynąć tylko w świat znaczeń,
a z drugiej strony nie zredukować niepełnosprawności do fizycznej niesprawności, bo to by była katastrofa dla tej książki. To w sensie takim badawczym, ale też w sensie czysto ludzkim. Jeżeli jakoś tam udało się te dwa plany ze sobą połączyć, to jest to bardzo dobrze, ale żeby to zrobić, to wracając do pytania, musiałem wyjść od jednostki chorobowej, od tego, co to powoduje. I to właśnie w sensie teoretycznym było ważne, takim, no i po drugie w sensie uchwycenia historii życia. Państwo widzicie, że autor jest przygotowany i praktycznie, i teoretycznie. Ja powiem tak, że taką manierą historyków, którzy czytają książki kolegów, jest to, że nawet nie czytają treści, a czytają przypisy i bibliografię. Bazę źródłową. I jak to zawodzi, to nie czytają książki. Znaczy, jeżeli nie ma podstaw, nie ma źródeł, nie widać pracy metodycznej, to trzeba przypuszczać, założyć, że to są jakieś banialuki, jakieś pisanie z głowy. Otóż ta książka jest, proszę Państwa, pełna przepisów i pełna źródeł. To jest naprawdę praca bardzo naukowa, bardzo rzetelna. Lektury źródeł, czy też przede wszystkim literatury przedmiotu są wielojęzyczne. Odniesienia do różnych tradycji badawczych i nie tylko okresu po 1945 roku, bo choroba była badana i opisywana wcześniej, wystąpiła w świecie, w Stanach Zjednoczonych chyba najpierw i tak dalej. Więc chciałem pana zapytać, no, ma pan już temat, wymyśla sobie, intuicyjnie czuje pan, w którą pan stronę chce iść i do czego pan sięga? Jak pan zaczyna zbierać bazę źródłową? Jak ona się skleca? No to jest znowu przy okazji tego rodzaju tematu, to jest sprawa dosyć skomplikowana. To znaczy o tyle, że tak jak powiedziałem, choroba nie była pierwszoplanową troską, że ona była ważna oczywiście, ale w momencie, kiedy szaleją te choroby epidemiczne, duże, tak jak gruźlica, to gdzieś się rozpływa w źródłach. Znaczy to jakoś tam pewnie zna każdy historyk, że musi grzebać, szukać. Natomiast tutaj kluczowa sprawa dla tej książki i konstrukcyjnie to były jednak... Znaczy ja zacząłem bardzo klasycznie od literatury i to takiej, jeżeli mówimy o tej warstwie teoretycznej, to raczej musiałem sięgać do literatury obcojęzycznej. Ta polska się w tym momencie pojawia, jest takie, mam wrażenie, dosyć takie interdyscyplinarne środowisko, coraz prężnie działające studiów o niepełnosprawności. Historyków jest tam jeszcze niewielu, ale są. I to była jedna rzecz. Faktycznie było, i to mogę powiedzieć, że w takim, znaczy to było dla mnie jakoś tam trudne, ale też świetne tak badawczo, to znaczy to, że ja po prostu sobie, że musiałem sięgać głównie literaturę anglojęzyczną, chociaż nie tylko. I gdzieś tam spędzić czas czasami w bibliotece poza Polską. Ale sprawą kluczową, i wracam tego w sensie źródłowym, były te wywiady, które zrobiłem. One w gruncie rzeczy, znaczy jest tam w tej książce 20 kilka, znaczy ja zrobiłem w ogóle 25, wykorzystałem 23 ostatecznie. Więc to nie są jakieś masy, ale też trudno było, żeby ich było więcej. Natomiast nie w tym rzecz, nie w tym rzecz w tej ilości, tylko raczej w jakości. Czyli to był dla mnie punkt wyjścia często do innych źródeł i to było bardzo ważne. Ja tam trochę we wstępie piszę o tej triangulacji, tak, która jest stosowana, natomiast w praktyce to wyglądało czasami niesamowicie, dla mnie niesamowicie badawczo, bo dany rozmówca czy rozmówczyni mówił mi o
No wie pan, bo tutaj to się przy operacji wydłużania kości to się tam przykręcało śrubkę, tak, o pół milimetra. Ale jak lekarz nie patrzył, to można było tam o milimetr. I sami to robiliśmy. I potem ja czytam czasopismo chirurgiczne i ortopedyczne. Swoją drogą to są świetne źródła do historii społecznej, moim zdaniem. I w tym czasopiśmie jest w zasadzie to powtórzone. No nie ma szans, żeby oczywiście był jakiś związek jednej relacji z drugą. I takich punktów było wiele i to było takie trochę tropienie przez to ciało, czy obok tego ciała, obok tych zachowań, czy łączenie tych różnych puzli albo ścieranie się ich z nimi. Natomiast ta książka, ona bez tych wywiadów po prostu by nie powstała. To było coś, co było jak jakaś trampolina do zadawania pytań często. One były też ważne, bo one zapewniły jeden z tych schematów tych diachronicznych, to znaczy, że mam rytm czasowy, te dwa rytmy czasowe, które się ze sobą przeplatają. Czas instytucji jesteśmy w stanie dosyć dobrze śledzić przez dokumenty. W zasadzie możemy go też śledzić często przez prawo, a wreszcie przez naukę, w tym wypadku medycynę. Natomiast z czasem życia człowieka sytuacja nie jest już taka prosta, ale jeżeli to tak skrzyżujemy, to się to może udać. Przy okazji potrzebna jest tu jakaś w historii społecznej ta precyzja, nie zawsze jest osiągalna, natomiast musi funkcjonować w jakichś granicach. I taki też był cel, tego może w książce tak nie widać, natomiast na poziomie pracy z tym bywały z tym różne kłopoty, ale na pewno było to wyzwanie. Podczas gali wręczania nagród pan przemówił, jako laureat miał pan ten przywilej, sposobność. Muszę powiedzieć, że ze wzruszeniem przyjąłem pana wzruszenie, jak pan dziękował tym swoim rozmówcom. I że to było poruszające po prostu. Myślę, że jest pan wielkim dłużnikiem, tak? Ale też ma pan jakąś zdolność, umiejętność dotarcia do tych ludzi, otworzenia i takiego bezpiecznego przejścia z nimi przez tą historię, prawda? Czy może pan coś jeszcze o tym powiedzieć? Bo ta historia oralna, mówiona, prawda, to jest taki, bym powiedział, taki nowoczesny wytrych, do którego już przywykliśmy. To już kilkadziesiąt lat historycy to uprawiają, ale jeszcze w latach 60. poważny historyk typu Stefan Kieniewicz nigdy by się do takich źródeł nie uciekł, prawda? A teraz to jest zwyczajne. Też pan pisze w książce, że pan kocha reportaże. To też jest forma reporterska, tak? Że przy całej naukowości, takim laniem tranem, jak pan leje, to jednocześnie pan to właśnie tak trochę, bym powiedział, po reportersku, po dziennikarsku tak urozmaica i wyciąga pan z tego te różne podniety i te różne bodźce poznawcze. Powie pan coś o tych ludziach jeszcze? Tak, bo pewnie nigdy dość przypominania ich roli. Z każdym razem, jak mogę publicznie to zrobić, to korzystam z okazji, więc tym razem też to zrobię i wyrażę tę wdzięczność, bo na bardzo ludzkim poziomie takim, to nie sądzę, żeby to dla nich była, czy wiem o tym, że nie dla wszystkich, a może dla większości to nie była jakaś prosta decyzja, żeby wpuścić nagle jakiegoś obcego człowieka do domu, a zwykle spotykaliśmy się w ich domach, także ze względu na ograniczenia lokomocyjne, ale też może po prostu ze względu na ich serdeczność. To jest doświadczenie takie przy historii, przy zbieraniu historii mówionych, które się oczywiście pojawia, nawiązywania rodzaju, czy tworzenia jakiejś takiej więzi przynajmniej na ten czas, ale wiedzą państwo, ja tak też mam, jak to pisałem, ale czasami jak to sobie wracam do tej książki, to gdzieś tam we mnie to oczywiście zostaje, bo ja
pamiętam wystrój mieszkań, nie wiem, albo że tutaj w jednym miejscu przyjęła mnie pani jakimś super wystawnym śniadaniem. Ale poza tym wszystkim jest jeszcze też to, że ja bardzo jasno komunikowałem, że przychodzę do moich rozmówców, dlatego że piszę taką, a taką pracę. Myślę, że to było, znaczy dla mnie to było ważne, ale myślę, że też było dla nich istotne. Ja się też nie sytuowałem jako, czy nie chciałem się sytuować jako rzecznik osób z niepełnosprawnościami, co oczywiście mam tego świadomość, jest taką, może być taką ułudą trochę, bo koniec końców przecież jakoś ja się wiążę też i zostaje to we mnie i nie chcę przedstawić moich w jakimś złym świetle, no w tym sensie, że wyszukiwać ich niekonsekwencji, tak. W tym tekście finalnym, czy w finalnym tekście książki oczywiście znalazły się albo wnioski, albo omówienia, albo cytaty, których tam trochę jest. To można odczytywać jako oddanie głosu. Oczywiście można też przyjąć interpretację mniej korzystną dla mnie, to znaczy, że trochę chowam się za moimi bohaterami. W tej właśnie książce najnowszej Mariusza Szczegła, on o tym pisze, jako w tych faktach, które muszą zatańczyć, że to jest trochę rodzaj chowania się. Tak czy inaczej, koniec końców jest to dokumentacja i tak faktycznie musiałem ze źródłem postępować, to znaczy to są wierne cytaty z ewentualnymi skrótami, których dokonywałem. I tak już uogólniając, to ta historia mówiona, czy właściwie źródło wywołana, to nie jest takie nie jest to równoznaczne, znaczy nie znaczy tego samego, nie zawsze przynajmniej, jest dla mnie, w ogóle jest dla mnie istotne, tak bym powiedział. Ja się też tym trochę zajmowałem tak teoretycznie czy metodologicznie. W związku z tym mam wrażenie, że jest to świadome użycie, takie czymś tam jeszcze podbudowane, jakąś refleksją użycie tych wypowiedzi. I ono jest w dużym stopniu, przynajmniej takie było zamierzenie, ono jest rekonstrukcyjne. Takie właśnie nazwałbym to, chociaż książka jest tak średnio tradycyjna w sensie historiograficznym, natomiast podejście do źródła, przynajmniej tak chciałem, żeby ono było tradycyjne. Znaczy... Fizyczne, tak, tak. Choroba polio, nazwa po polsku, zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego. Czy pamięta pan nazwę po łacinie? Poliomyelitis anterior acuta. Polio. Polio. Polio, tak. Proszę pana, to jest tak, że ten PRL, ten reżim, ta autorytaryzm, nie kłóćmy się o pojęcia, w każdym razie twardy system polityczny, on z chorobami i epidemiami miał wielki problem ideologiczny często. Gruźlica była skrywana, no bo jak to, Chopin umarł na gruźlicę w burżuazyjnym systemie, to jak można mieć gruźlicę w socjalizmie, prawda? Czy w latach 50. nie istniało chuligaństwo, tak zwane bikiniarstwo, ani nie istniała prostytucja. Potem z narkomanią był problem już w latach 70. Ale z polio ten system poszedł od chyba, prawda, otwartym systemem, otwartym jakimś sposobem. Nie ukrywał tego, próbował się z nim skonfrontować i wyczuwam w pana książce, to nie to, że pan to tak mocno sadzi, ale że jakoś pan docenia ten wysiłek tamtego systemu, żeby sobie z tym polio dać radę. Czy mógłby pan to jakoś skomentować? Tak.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o docenienie, to tam pewno to może wybrzmiewać. To jest też taka próba zrozumienia, to znaczy też nie chciałbym tego przefiltrowywać wyłącznie przez opresyjny system. On taki był, to jest jasne. I on też dyskursywnie rzecz biorąc tak, a nie inaczej sytuował niepełnosprawność. Wydzielał konkretne strefy. Natomiast w tym wszystkim, to był splot, w tym wszystkim jest też jakiś rodzaj troski. To był oczywiście splot wydarzeń. Istotną rolę, i myślę, że tutaj jest gdzieś może najwięcej tego mojego, nie wiem czy podziwu, czy tego zrozumienia, ale w każdym razie na pewno wybrzmiewa to dla tych ludzi, którzy organizowali pewne rzeczy trochę oddolnie, ale rzecz jasna w PRL-u nie ma mowy o jakiejś oddolności takiej zinstytucjonalizowanej, czy takiej, jaką widzimy dzisiaj. I są tam takie, ja o nich piszę, takie pomnikowe postacie, jak ten Lech Wierusz, jak Wiktor Dega i tak dalej. To są ludzie, którzy organizują na przykład polską ortopedię, bo ci ortopedzi są tutaj istotni w tej całej historii. I to jest jedna, to jest ta ich taka aktywność gdzieś jeszcze druga połowa oczywiście lat 40., kiedy ta Polska Ludowa jest jeszcze taka magmowa trochę, to znaczy, że jeszcze coś się da, tak? I potem przychodzi ta epidemia, jest ten taki krótki moment, kiedy już tworzy się ta nowa służba zdrowia, wzorowana zresztą na sowieckiej, jest nowa ustawa i tak dalej. I w to wchodzi polio w 51 roku i to faktycznie robi wrażenie, bo to są dzieci, ich nie ma tylu, oczywiście tych zachorowań nie ma tylu, ile w przypadku gruźlicy czy nawet błonicy, ale to jest takie bardzo wizualne wszystko. I w tej sytuacji, a jeszcze trzecia sprawa to jest tak, że to jest jednak problem wtedy ogólnoświatowy, bo w 52 mamy na przykład największą epidemię w Stanach Zjednoczonych. Te wysiłki które w końcu doprowadziły do powstania pierwszych szczepionek, właśnie wtedy wchodzą w decydującą fazę. Ja już nie będę tutaj może jakichś szczegółów przywoływał, natomiast dochodzi do czegoś i tworzy się w tym momencie właśnie na fali tego wrażenia, wtedy tworzy się system ośrodków ambulatoryjnych, ale przede wszystkim tych zamkniętych, rozsianych po całej Polsce. Takich, to jest duża część książki, jest o tych mikroświatach, które tam się tworzą, które są często wspominane bardzo ciepło, chociaż nie zawsze. I nie przez wszystkich, a przede wszystkim nie wszystkie ośrodki są wspominane ciepło, ale te wiodące, takie jak właśnie często pojawiający się tutaj Świebodzin, na pewno tak. I podkreślana jest taka, no właśnie, ten, jak mówię, ten mikrokosmos, mikroświat, z którego się wychodziło. I to był ten paradoks całej sytuacji, że mamy coś pozytywnego we wspomnieniach, w relacjach dotyczących generalnie, jak na to patrzymy z perspektywy takiej teoretycznej czy takiej krytycznej, w ramach takiego opresyjnego jednak systemu, który wyznacza niepełnosprawnej czy osobie z niepełnosprawnością, wyznacza konkretną ścieżkę i konkretne miejsce. Oczywiście te ścieżki mogą być różne, ale to nie chodzi o to, że ktoś był wybitny, tylko chodzi o to, jakie było to koryto, ten główny nurt, którym miała iść większość. I tutaj to ten fragment, który jest dla mnie taki zawsze uderzający, to nie są moje słowa, tylko wspomnień pani Janiny Ochojskiej, która pisze w tym świetnym wywiadzie Rzece z Wojciechem Bonowiczem,
że ona mogła robić szczotki albo ewentualnie pracować na poczcie, ale ona chciała czegoś innego. Wobec tego to coś innego w jej przypadku po prostu było kupione olbrzymią determinacją i olbrzymią pracą. Też oczywiście faktem, że miała mądrą matkę, która ją po prostu skierowała do ośrodka, do bardzo dobrego ośrodka, który był rodzajem trampoliny, ale znowu trampoliny do świata, w którym niepełnosprawny miał się jednak dostosować. No tak, proszę pana, powiem tak, skomentuję to w ten sposób, lektura to bardzo mocno poświadcza, ale też to, co pan mówi, że to jest książka o niepełnosprawności, o chorobie, o walce z tym. To jest też historia obowiązkowych szczepień, prawda? To dzisiaj to warto na to zwrócić uwagę. I o błogosławieństwie tych szczepień. To jedno, ale tam jest mnóstwo w tej książce takich kontekstów, takich przestrzeni pootwieranych. My nie możemy tego dzisiaj omówić, ale tam właściwie się przegląda cała historia polityki, wreszcie i kultury nawet, czy też psychologii społecznej. To jest książka bardzo wielowarstwowa i wielowątkowa, za co panu po prostu trzeba podziękować. Proszę państwa, zachęcam do wypowiedzi i do zadawania pytań autorowi. Mamy kilka powiedzmy minut. Bardzo proszę. Bardzo proszę pana. Czy może proszę się przedstawić, bo to jest wszystko nagrywane. Znaczy mnie ciekawi tutaj akurat książka poświęcona historii najnowszej, ale tak zastanawia mnie, jak w ogóle jest to kategorią niepełnosprawności w badaniach historycznych, także w wcześniejszych okresach. Wydaje mi się, że gdzieś tam może w tle zawsze gdzieś tam przemykało, ale nie był jakimś takim nośnym tematem. Być może też częściowo z braku źródeł, ponieważ to jest dość mocno powiązane z fizycznością i trudno jest czasem niektórych rzeczy badać, a jedynie opierając się na źródłach, to też jest czasem trochę wątpliwe. Znaczy, pytanie to jest takie związane z tym, że na przykład niedawno odkryłam działalność badaczki, która swoje badania poświęca niepełnosprawności w archeologii. To jest dość specyficzna kombinacja dyscypliny i tematu, trudna, ale nie bezowocna. Ale ciekawi mnie właśnie jakieś takie ogólne spostrzeżenie pana, jeśli chodzi właśnie o takie zainteresowania badawcze u kolegów, koleżanek tematyką niepełnosprawności. Jeszcze nawiążę do tego, do tych badań archeologicznych, bo to jest akurat, wydaje się, bardzo potencjalnie bardzo, bardzo ciekawy kierunek. Ja pewnie, nie wiem, czy właśnie w książce to jest, ale zasadniczo pierwszy przypadek polio, to znaczy tak się sądzi, chociaż nie ma do końca pewności, to jest właśnie pokłosie badań archeologicznych. Znaleziono stelę z takim, to jest czas 18 dynastii w Egipcie i tam jest, możecie państwo nawet sobie gdzieś tam w internecie pewnie to znaleźć. Interpretuje się to w ten sposób, że ten kapłan tam wyobrażony prawdopodobnie miał polio ze względu na tam jedną wyraźnie szczuplejszą i krótszą nogę. To tak już zupełnie taka dygresja, ale to pod tym kątem też się badało. Natomiast jeśli chodzi o samą recepcję tematu, szczególnie w Polsce, to takie rzeczy się już pojawiają, tutaj kilka koleżanek, ale właśnie nie profesjonalnych, raczej historyków.
tylko to są takie afiliacje bardziej literaturoznawcze czy kulturoznawcze. Odnośnie do PRL-u to na przykład Natalia Pamuła z Warszawy się niepełnosprawnością bardzo ciekawie zajmowała, ale właśnie w kontekstach często literackich. To, że się ociele czy o niepełnosprawności, czy to nie jest jakiś taki temat rozwijany, to też ma trochę też i takie uzasadnienie. Ja jestem tego w pełni świadomy, że po tym 89 było kilka tematów, które wymagały debaty i omówienia i one są nadal nośne i nadal ważne. Tak? To, że pojawiają się tematy nowe, no to jest bardzo dobrze, ale ja zawsze będę też podkreślał, że to nie powinno oznaczać, że rezygnujemy z tych istotnych rzeczy w skali makro albo dotyczących jakichś konkretnych decyzji politycznych. Tak, bardzo. Bardzo proszę, może ktoś z Państwa jeszcze? Tak, proszę. Dziękuję bardzo. Hanna Szody, jestem z Wrocławia. Ja książki jeszcze nie czytałam, więc nie wiem, czy to, o co chcę zapytać, już tam jest. W każdym razie mnie zainteresowało, żeby przyjść na to spotkanie, właśnie kontekst czy tematyka szczepień. To wszyscy przerabialiśmy jakoś. Zastanawiałam się nad pewnymi analogiami. Tutaj pan już powiedział, że sprawa dotyczyła głównie dzieci. Jakby efekty tej choroby były na pewno dużo bardziej wizualne niż w przypadku COVID-u, więc no i przy tym obowiązkowe szczepienia. O coś innego mnie jakby tutaj interesuje. Mianowicie jak wyglądała sama logistyka szczepień na polio, jeżeli chodzi o chociażby współpracę międzynarodową. Gdzie pierwsze szczepionki były opatentowane, czy na przykład świat za żelazną kurtyną w jakiś sposób mógł korzystać z tego, co było robione na Zachodzie i tak dalej. To mnie jakby bardzo interesuje, jeżeli pan może coś powiedzieć na ten temat. Tak, no postaram się w miarę krótko. Szczepienia opracowano, czy szczepionkę opracowano relatywnie późno, to znaczy ja mówię relatywnie późno, bo samego wirusa odkryto tam na początku XX wieku, w Wiedniu zresztą, że jest to choroba wirusowa i wtedy taka zapaliła się nadzieja, bo to był czas przecież narodzin mikrobiologii i pierwszych udanych metod immunizacji, że to jest gdzieś za rogiem już, że ta nadzieja jest. No otóż okazało się, że jednak nie. Przez pewne błędy też pójście. To jest też fascynujący temat do historii nauki, jak nauka może funkcjonować, jak relacje władzy mogą funkcjonować w nauce. Koniec końców, no, pierwsze nieskuteczne szczepionki, bo to były lata 30, zakończyło się to niewielką katastrofą, znaczy katastrofą w tym sensie, że były przypadki śmiertelne. Później mamy już lata 50 i twórcą pierwszej działającej szczepionki był Hilary Koprowski, badacz taki pewnie Państwu znany. Okoliczności wynalezienia czy zastosowania tej szczepionki też są takie, powiedziałbym, dyskusyjne. On po prostu zaszczepił dzieci niepełnosprawne umysłowo. To byli tacy względni ochotnicy, powiedzmy, ale skutecznie. Natomiast na pierwsze zastosowane na dużą skalę, bo Koprowski przegrał ten wyścig. To był wyścig amerykański, wewnątrzamerykański. Było trzech konkurentów głównych, czyli on, Sabin i Salk. I Salk, metoda Jonasa Salka została zastosowana jako pierwsza. To była metoda śródskórna, znaczy po prostu przez iniekcję. I to była szczepionka żywa. Natomiast metody Sabina i Koprowskiego to była szczepionka osłabiona, atenuowana. Tak, zupełnie, tak powiedzmy wyjaśniając. I teraz zaczyna się ta cała historia z tym,
jak to krąży, tak? I tutaj swoją rolę odegrali naukowcy znowu, taką szczególną w polskim przypadku Felix Przesmycki, który był szefem Państwowego Zakładu Higieny od 1945 roku, też szefem działu wirusologii. On próbował Polską stworzyć. I później po prostu wyglądało to w ten sposób, że oni pojechali do Kopenhagi i stamtąd ściągnęli przepis na szczepionkę metodą, znaczy szczepionkę żywą. I nieco później, to były pierwsze szczepienia, takie najpierw testowe, i to był rok 57, ale to jeszcze nie obniżyło zachorowań, bo największa fala była w 58. Natomiast to, co zdecydowanie zmniejszyło liczbę zachorowań, to były te szczepionki metodą Koprowskiego. I tutaj to już były takie ich właściwie osobiste kontakty i same zabiegi Koprowskiego. I ta kampania szczepień doustnych w 59-60 roku, tak jak zobaczymy sobie statystyki, to po prostu one radykalnie spadają. I ta kampania zresztą odbywała się w ten sposób, że ta firma, która produkowała tę szczepionkę, po prostu ją podarowała, została przetransportowana też przez amerykańską firmę. Ja cały czas próbuję dotrzeć do dokumentów, które trochę mi pandemia przeszkodziła, żeby wejść w ten temat głębiej tego kontaktu. Na gruncie węgierskim bardzo dobrze pokazała to Dora Varga, ale to mniej więcej by się zgadzało z tymi metodami, które ja widziałem w Polsce, tej takiej wspólnoty uczonych trochę. To znaczy ta żelazna kurtyna w przypadku nauk medycznych była bardzo nieszczelna. To znaczy państwu po prostu bardzo zależało na tych metodach i oni jeździli na kongresy regularnie. Ci polscy wakcynolodzy czy bakteriolodzy, oni po prostu uczestniczyli w wymianie. Nawet doszło do tego, że Koprowski i Sabin byli na takim sympozjum w Polsce, w Warszawie na zaproszenie Przesmyckiego. No to jest już jeszcze inna zupełnie historia, na inną opowieść. Metoda Sabina, jak część z Państwa może wie, została wykorzystana w Związku Sowieckim na dużą skalę. I to był taki argument, żeby w Stanach Zjednoczonych zrezygnować z metody Salka, przejść na metodę Sabina, bo jak to amerykański badacz, zresztą urodzony w Białymstoku, stosuje udanie szczepionkę. Zresztą nie było żadnych powikłań, głównie dlatego, że ich niespecjalnie dbano o to, żeby je rejestrować, ale wieść poszła w świat, że to jest taka bardzo, że jest to coś w rodzaju jakiegoś problemu, tak, że stosujemy amerykańską szczepionkę za żelazną kurtyną. Proszę bardzo, może jeszcze jakieś pytanie albo jakieś miłe słowo autorze? No. Nie widzę, czy pod niewidectwo, czy tak? Możemy uznać, że spotkanie dobiegło końca, tak? Proszę Państwa, no bardzo dziękujemy autorowi, pan Marcin Stasiak, autor wybitnej książki, pan doktor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyjechał do Sopot. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu.